Już. Witajcie, w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam rower Axerfit Pluto. Maszyny w poprzedniej wersji kolorystycznej pracują w naszej wypożyczalni już od 3 lat. Przez ten czas nie stwierdziliśmy żadnych awarii, dlatego postanowiliśmy zainwestować w nową partię maszyn, różniącą się jedynie kolorystyką. Pluton przypomina bardzo słynnego Kettlera E5 swoją konstrukcją. Proszę zwrócić uwagę, że przy moim wzroście 187 cm postawa podczas treningu jest bardzo wyprostowana. Nigdzie się tutaj nie schylamy, nie garbimy. Jeżeli chodzi o trening cardio, naprawdę trenuje się na nim bardzo wygodnie. Dodajmy, że mamy regulację ustawienia kąta nachylenia kierownicy, regulację siedziska w pionie i w poziomie. Sprawdźmy, ile można dodać obciążenia. I umarłem. Naprawdę można dodać bardzo duże obciążenia. Zaraz zawału dostanę. Sprawdźmy, jak maszyna zachowa się podczas treningu cardio. Dodajmy, że waży 95 kg. Nic nie schudłem od ostatniego filmiku. Możemy się pochylić. Rowerek stoi bardzo pewnie, nie buja nam się na boki. Naprawdę jest bardzo fajny i wygodny. Tak jak już wspominałem, mamy regulację siodełka w pionie i w poziomie. Proszę zwrócić uwagę na jakość użytych materiałów. Filmik tego Wam nie pokażę, ale plastiki, sama konstrukcja, wszystko wykonane jest bardzo solidnie i na żywo rowerek wygląda o wiele ładniej. Wszystko za bardzo niską cenę, 1500 zł. Wyświetlacz z poprzedniego modelu. Bardzo czytelny, prosty w obsłudze. Jeżeli chcemy uruchomić, wciskamy start. Czas nam biegnie do przodu. Mamy tryb manualny. W tym trybie możemy sobie dodawać albo zdejmować obciążenie. Po skończonym treningu wciskamy pauzę. Wyświetlacz nam się wyłączy po paru minutach. Możemy sobie oczywiście ustawić programy treningowe. Jeżeli mamy czas zatrzymany, wciskamy reset. Myga nam program manualny. To, co nam myga, możemy sobie, myga, mruga, możemy sobie zmieniać za pomocą strzałek up-down. Wchodzimy w programy. Wciskamy mode. Wybieramy sobie któryś z programów treningowych. Przykładowo siódemeczkę. Możemy sobie wejść głębiej w ustawienia. Ustawić sobie czas. Na przykład 10 minut. Wciskamy start. I ten trening zostanie rozłożony na 10 minut. Czyli komputer sam będzie nam zmieniał obciążenie. Po skończonym treningu wciskamy pauzę, reset i wracamy do podstawowych opcji. Mamy również blaszki do pulsu, które niestety, jak większość maszyn, nie pokazują nam rzeczywistego pulsu.
Jedyne, czego brakuje w maszynie, to łączność z pasem telemetrycznym. Przejdźmy do szybkiego podsumowania rowerka Axerfit Pluton. Maszynę możemy sobie kupić za około 1500 zł. Jest to naprawdę uczciwa cena. Otrzymujemy solidnie wykonaną maszynę. Warto zwrócić uwagę, że siodełko w rowerze jest bardzo wygodne. Rowerek świetnie nam się sprawdzi do treningów cardio, do interwałów oraz domowej rehabilitacji. Dziękuję.